Do 16 marca w budynku Miejskiego Ratusza można było oglądać fotografie autorstwa Mariusza Kuleszy. Natomiast 26 marca w sali kinowej wystawę zatytułowaną Efekt motyla obejrzała również młodzież z ostrowskich szkół. Jak podkreślał dyrektor Miejskiego Domu Kultury, wystawa to nie tylko sztuka, ale również doskonała lekcja biologii. Pan Mariusz jest członkiem sekcji fotograficznej Uniwersytetu III wieku, działającej pod okiem Krzysztofa Chrostowskiego. A na zdjęciach widać efekt dwuletniej pracy fotografa. Dlaczego akurat motyle? Jak twierdzi sam autor zdjęć, z jednej strony jest to temat błahy, a z drugiej strony, szczególnie zimą, można dostrzec wiele ich cech wartych pokazania. Piękno, koloryt, delikatność, łagodność, świeżość i kruchość. Motyle dzienne są bardzo wdzięcznym obiektem do fotografowania. Na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, a w samej Polsce występuje ich około 3 tysięcy. Różnorodność kolorów ich skrzydeł, nieporadny lot i delikatność powodują, że motyle są symbolem ulotności chwil szczęścia. Mówią też, że szczęście jest jak motyl, kiedy usiłujesz je złapać, zawsze umyka ci z rąk, ale jeśli cichutko usiądziesz, to może samo do ciebie przyleci. Więcej o motylach opowiedział zebranym prezes Towarzystwa Przyrodniczego Bocian.